gamingowe newsy Wewrum TV i Dalia Czarnocka. W poprzedni weekend miała odbyć się druga runda Bridgestone Super Cup na torze we włoskim Lonato, jednak pod koniec marca została ona przełożona na prośbę zawodników oraz zespołu. Wciąż nie została podana data jej rozegrania, dlatego w tym tygodniu Wewrum TV poruszymy temat rozgrywek Rock Cup Poland. W tym sezonie w ciągu 7 weekendów wyścigowych zostanie rozegranych 14 rund, w których kierowcy będą rywalizować o jak najwyższe stopnie podium. Pierwszych dwóch kierowców z klasyfikacji generalnej w kategoriach mini, junior, senior oraz super rock dostanie kwalifikacje na finał światowy. Dodatkowo w tym roku rozegrane zostaną dwie rundy kartingowych mistrzostw Polski, w ramach których również wystartują kategorie rockowe. Zwycięzca generalki zgarnia dosponsorowanie wyjazdu na finał światowy, który odbędzie się jak zwykle w październiku na torze Southgarda w Lonato. Pierwsza runda Rock Cup Poland odbędzie się pod koniec kwietnia na Avix Arenie w Toruniu. Najstarsza seria kartingowa w Polsce pojawi się również na torach w Poznaniu, Starym Kisielinie oraz Bydgoszczy. Zabraknie w kalendarzu gostyńskiego kartodromu, który na początku tego roku został zamknięty. Rockersi nie pojawią się również w Radomiu ze względu na nieprzychylność władz toru. W poprzednich latach wielokrotnie zawodnicy mieli problemy z przyjazdem na treningi, ponieważ obiekt był głównie udostępniany motocyklistom. Zawodnikowi z Bydgoszczy, Zielonej Góry czy Wrocławia nie opłaca się przyjeżdżać na dwugodzinny trening, gdzie na innych torach może doskonalić swoje umiejętności przez cały dzień. W sezonie 2015 w klasie senior pojawi się nowy silnik DVS. Nowość? Uruchamianie na pych, tak jak w nieistniejącej już kategorii ICA. Ta kategoria, poza zmniejszeniem kosztów w utrzymaniu silnika, ma również pomóc zawodnikom i przybliżyć ich do klasy KF, tak aby po przesiadce z pucharowego roka właśnie do KF-ów zawodnik mógł na równi rywalizować z innymi, umiejąc już samodzielnie dostrajać silnik podczas jazdy. Kalendarz rozgrywek na ten rok uwzględnia również biegową klasę shifter. Czy kategoria ruszy? To zależy od ilości chętnych posiadających swój sprzęt. Wielu zawodników od dłuższego czasu prosiło o biegową kategorię w Polsce, przystępną cenowo. Proszę bardzo, jest i czeka na Wasze zgłoszenie. Do usłyszenia za tydzień z kolejną porcją kartingowych newsów.